Poczucie bezsilności może być w każdym przypadku, zwłaszcza trudnym do zdiagnozowania, kiedy niemal po omacku staramy się jakby tę mapę kondycji psychicznej rekonstruować. I dopóki jej nie zrekonstruujemy, dopóki diagnoza jest niejasna, zawsze jest poczucie niepewności, bo leczenie na ogół jest konsekwencją diagnozy. Proces diagnostyczny w psychiatrii to nie jest taki prosty jak u chirurga, że wystarczy, że położy rękę na brzuchu, stwierdza ostry brzuch i nie ma wątpliwości co do postępowania, prawda? W tych specjalnościach diagnoza to jest nieraz parę sekund. Natomiast w psychiatrii proces diagnostyczny, można powiedzieć, nie kończy się nigdy, bo nawet jak mamy już skonstruowany ogólny konstrukt, w jakiej kategorii schorzeń mieści się ten pacjent, no to z dnia na dzień ten obraz objawowy, który ma swoją dynamikę, wzbogaca się ciągle o nowe wartości. W związku z tym w psychiatrii diagnoza to jest proces tak ciągły, jak proces leczenia. Nieraz ta sama choroba, prawda, z roku na rok, jeśli wraca od czasu do czasu, przybiera zupełnie inne kształty. Nawet mamy poczucie, czy to jest ten sam chory, prawda, ze względu na różnorodność objawów. Dynamika zaburzeń psychicznych jest taka, że nieraz z dnia na dzień pacjent nas zaskakuje czymś nowym, co produkuje, co przecież wpływa na modyfikację naszego rozpoznania. Lecząc pacjenta, również jakby kontynuujemy proces diagnostyczny. Dlatego też to poczucie niepewności, prawda, czy postawiliśmy właściwą diagnozę, czy na tym się kończy proces diagnostyczny i można rozpocząć leczenie, nie licząc się z tym, że dynamika choroby przebiega dalej, jest bardzo trudny. Stąd ten szeroki margines właśnie subiektywności oceny, ulotności tej oceny, ulotności objawów chorobowych, które wykazują dużą dynamikę. Z jednej strony właśnie może to rodzić to, o czym pan mówi, właśnie tej niepewności postępowania, a z drugiej strony jakby fascynacji również tym, jak nieprawdopodobnie bogata jest dynamika choroby psychicznej, prawda? W tym może się nawet kryje, powiedziałbym, pewna atrakcyjność psychiatrii, prawda? Że to jest dziedzina, która nas zaskakuje ciągle czymś nowym, pociągającym, wobec tego atrakcyjnym, prawda? Być może w tym się mieści także to, o czym wspominaliśmy, że to jest dyscyplina o tak pociągającej atrakcyjności, zaskakującej, że życie zdrowego człowieka, że życie codzienne w zdrowiu psychicznym staje się dla psychiatrów jakby monotonne i mało ciekawe, prawda? Że bardziej w psychiatrii zaczynamy się fascynować właśnie tą atrakcyjnością psychopatologiczną, a obojętnością na to, co jest przeciętne, co jest standardowe. Być może, że to jest jedna z pułapek właśnie psychiatrii, prawda? Że ulega się również tej nadzwyczajnej dynamice choroby psychicznej, że ta różnorodność przeżyć i doznań psychicznych w patologii bywa nieraz bardziej bogata, bardziej atrakcyjna niż różnorodność życia psychicznego w świecie tak zwanej normy, prawda? W świecie zdrowia psychicznego. Teraz z perspektywy lat mogę powiedzieć, że to była jedna z piękniejszych przygód, jakie mogły mnie spotkać, że udało mi się jakby dwie sfery mojego, czy dwie moje pasje, prawda? Bo nie ulega wątpliwości, że psychiatria od początku była jakąś moją pasją zawodową. W połączeniu z moją pasją sportową, jaką jest alpinizm. Otóż proszę sobie wyobrazić, że po powrocie z pierwszej mojej wyprawy i pierwszą przygodę z dużymi wysokościami, z jaką spotkałem się w czasie wyprawy na Elbrus w Kaukazie, to był 66 rok, kiedy w partii podszczytowej, kiedy o świcie szliśmy żmudnie po lodowcu w górę, w pewnym momencie doznałem iluzji słuchowych. Bardzo przyjemnych, ale,
Ale zastanowiło mnie, co to się dzieje. Każde uderzenie czekanem w lodowiec, w lód, wywoływał obok tego chrzęstu czy charakterystycznego dźwięku. Nagle zaczęły mi się te odgłosy układać czy przekształcać w taką melodię jakby wielokrotnym, zwielokrotnione echem, które zataczały coraz większy krąg. Ja miałem wgląd, że obserwowałem, prowadziłem autoobserwację przy takim zupełnym zamknięciu autystycznym niemal od otoczenia z powodu dużej wysokości. Mieliśmy kiepską aklimatyzację, za szybko znaleźliśmy się na tej wysokości. Prowadziłem autoobserwację swojej kondycji psychicznej i wiedziałem, że coś się niedobrze dzieje właśnie z moją percepcją. To się powtórzyło kilkakrotnie. I to było dla mnie takie doświadczenie, po raz pierwszy doznałem no, jednak wyraźnego zakłócenia funkcjonowania mojej percepcji, bo słyszałem coś, czego w rzeczywistości nie było, żadnej muzyki, żadnej melodii przyjemnej nie było, a ja ją wyraźnie słyszałem. I proszę sobie wyobrazić, że jak wróciłem z wyprawy i najpierw na którymś posiedzeniu w towarzystwie lekarskim zdawałem raport lekarza z tej wyprawy. Wspomniałem o tym subiektywnym doznaniu iluzorycznym, bo to były doznania jednak nie omamowe, nie halucynacyjne, bo ja miałem pełny wgląd w to, tylko iluzje, złudzenia słuchowe. Kiedy opowiedziałem o tym profesorowi, docentowi Kępińskiemu, no to docent Kępiński mówi, panie Zdzichu, przecież to może być wspaniały temat do pana pracy doktorskiej, jak pan jest tak zaangażowany w te wysokościowe sprawy. Niewiele w świecie wiadomo na ten temat. Może pan tu coś nowego dorzucić, że tak powiem, do wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu w warunkach dużej wysokości. No, ja początkowo to potraktowałem jako żart, bo mi się wydawało to nieprawdopodobne, żeby zasługiwało aż na taką uwagę. Ale potem w spokojnej rozmowie z docentem Kępińskim no, omówiliśmy, czy rzeczywiście nie byłby to oryginalny i atrakcyjny temat, łączący w dodatku no, moją pasję, prawda? I tak się też stało w parę lat później, kiedy byłem lekarzem 6. Polskiej Wyprawy w Hindukusz, a więc znacznie większą strefę wysokości, bo sięgającą już 7000 metrów. Przygotowałem metodologicznie cały program badań, jaki będę prowadził, nie tylko własnej obserwacji, bo trudno byłoby robić doktorat na temat własnych przeżyć na dużej wysokości, ile zmotywowałem kolegów wyprawowych, że w czasie tej wyprawy będę prowadził systematyczne badania, żeby zarejestrować wszystkie te fenomeny psychopatologiczne, które są związane ze znalezieniem się w strefie dużych wysokości, nawet ekstremalnych wysokości. I tak się też stało, że przygotowany przeze mnie projekt udało mi się w znacznej części zrealizować. Sam zresztą przeszedłem wtedy w Hindukuszu dwa razy takie krytyczne sytuacje i można powiedzieć zagrożenia życia. Raz spowodowane właśnie uwięzieniem nas na 6000 metrów w śnieżycy i w śniegu, a druga sytuacja związana z załamaniem się mostków śnieżnych na lodowcu i szczeliną lodowcową. Także to były dla mnie no, po raz pierwszy w życiu takie sytuacje autentycznego zagrożenia i niebezpieczeństwa. Z tego składu wyprawowego dwóch moich kolegów zginęło w późniejszej wyprawie, także to się połączyło jednak no, w uświadomienie sobie, że to nie jest tylko zabawa, prawda? Że to nie jest tylko pasja sportowa, ale że jest to dziedzina, która stawia człowieka w sytuacji zagrożenia ekstremalnego i ryzyka ekstremalnego. Wobec tego główna idea, jaka mi zaczęła przyświecać, żeby spróbować rozpracować właśnie kondycję psychiczną człowieka w warunkach wysokogórskiego niedotlenienia, także po to, żeby zapobiec wypadkom w alpinizmie. I nie miałem wątpliwości już wtedy, że
upośledzenie orientacji w przestrzeni, w czasie, zaburzenie percepcji otoczenia, obniżenie krytycyzmu, jakie było, także doznania typu omamowego na dużej wysokości. No to są sytuacje skrajnie niebezpieczne, bo łagodzą poczucie bezpieczeństwa, czy zacierają w ogóle mechanizmy samoobronne, prawda? Że same te zaburzenia psychiczne w takich warunkach mogą być bezpośrednią przyczyną niebezpieczeństwa groźnego dla życia. W związku z tym, no, kiedy w kolejnych wyprawach ten materiał uzupełniłem, zgromadziłem, przygotowałem rozprawę doktorską właśnie pod tytułem Zaburzenia psychiczne u alpinistów w warunkach stresu wysokogórskiego. Temat się okazał tak atrakcyjny, że streszczenia tej mojej pracy ukazały się w kilku językach, w kilkunastu czasopismach naukowych, także w czasopismach alpinistycznych. I sam byłem zdumiony, prawda, jak otwarcie, że miałem poczucie, że otwarłem wówczas, bo to były przecież lata, początek lat 70., 71 rok obrony pracy doktorskiej, że to były wyniki badań, które wywołały dużą burzę w środowisku alpinistycznym, w ogóle w świecie. Także z kłopotliwymi dla mnie konsekwencjami, bo potraktowano mnie w środowisku taterników i alpinistów no jako tego, który ujawnił taką dosyć sekretną tajemnicę tego, co się dzieje z psychiką w górach, co się dzieje w relacjach także między uczestnikami wypraw, jakie są cechy osobowości, bo duża część mojej pracy była poświęcona osobowości i motywacji uprawiania wspinaczki górskiej. I te prace, no niestety większość środowiska alpinistycznego nastawiła przeciwko mnie jako autorowi tego rodzaju publikacji, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo ciągle moją motywacją od początku było to, żeby ustrzec przed ewentualnymi uszkodzeniami mózgu, prawda?